pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie. Jak widzicie, w przeddzień Wigilii zapraszam Was na tradycyjne radzkowe życzenia i plebiscyt Waszego, mojego, ulubionego filmu minionego roku, mijającego roku, bo na szczęście ten 2020 rok się kończy. I chciałabym Wam z okazji zbliżających się świąt, właściwie już prawie są te święta Bożego Narodzenia, życzyć Wam wszystkiego dobrego. Dużo spokoju, zdrowia, miłości, wszystkiego, czego sobie na te święta życzycie, marzycie. Mam nadzieję, że spędzacie te święta tak jak chcecie, może z rodziną, może bez rodziny. Teraz są jedne z najbardziej wyjątkowych, ale w takim niestety złym tego słowa znaczeniu, najdziwniejszych właściwie świąt od lat. Myślę też, że niestety wiele z nas nie będzie ich spędzać tak jak chce, z daleka od rodziny, przyjaciół, ale najbezpieczniej jak się da, jak w tej chwili możemy. Ja jak nagrywam ten film, to jeszcze nie wiem, czy tak będzie, ale mam nadzieję, bo moim ogromnym życzeniem na te święta jest to, żebym mogła spędzić je z moją rodziną, dlatego że mojej siostry, mojej mamy, mojej siostrzenicy ukochanej nie widziałam rok od poprzednich świąt. Przez różne wypadki tegoroczne, pandemie i tak dalej, no po prostu nie mieliśmy możliwości się przez ten rok zobaczyć. I mam nadzieję, że jak oglądacie ten film, to jem z nimi śniadanie, siedzimy wszyscy razem i jest bardzo fajnie. Taki jest plan. Mam nadzieję, że się ziści i Wam życzę też spełnienia wszystkich planów, marzeń w przyszłym roku. I już niech ten rok cholerny się zakończy, bo powiem Wam, że dla mnie to był najtrudniejszy rok w moim życiu. Nigdy nie miałam po prostu, nie byłam w tak smutnej i tragicznej sytuacji jak w tym roku. Bo poza pandemią, całą niepewnością, bardzo takimi smutnymi, stresującymi nastrojami, ja jak wiecie też straciłam dom w tym roku. Nikomu tego nie życzę. Nikomu nie życzę tego, żeby wchodząc do domu, w którym mieszka, no zastał po prostu katastrofę. I zostaje tylko mu to, że musi się od razu jak stoi zabrać trochę rzeczy i wyprowadzić. Więc to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Jak wiecie, jestem teraz w Warszawie i na razie zostanę tutaj na stałe, dlatego że sprawy we Wrocławiu no nie mają się dobrze. Ale to może o tym kiedyś opowiem. To miał być pozytywny film. W każdym razie pytacie się mnie czasem, czy już na stałe w Warszawie, że czemu nie Wrocław i tak dalej, a ja wiecie co, nie bardzo mam wybór. Jestem w tej Warszawie, zostanę na pewno w przyszłym roku w Warszawie, ale ja po prostu nie mam wyboru, a tęsknię za Wrocławiem, za przyjaciółmi, przyjaciółkami strasznie, każdego dnia. I no to był bardzo trudny rok. Radzkowo był to rok pełen sukcesów, ale też pełen właśnie kłód po prostu pod nogi, bo przecież wraz z tym, że zostało zniszczone moje mieszkanie, zostało zniszczone też studio, zostały zniszczone wszystkie specjalnie stworzone przestrzenie do nagrywania i nie dość, że z dnia na dzień musiałam się wynieść tak prywatnie, to jeszcze z dnia na dzień zostałam postawiona w sytuacji, że po prostu no miejsca pracy nie mam. Nie mam tego, na co tak długo czekałam, o czym marzyłam, co skrzętnie przygotowywałam. Więc tutaj też miałam mocno pod górkę wiosną. I powiem Wam, że ten cały rok tak mi dał w kość, tak mi dał popalić, że nagrywałam mniej filmów niż zwykle. I miałam takie poczucie, i to jest w ogóle takie dla mnie ciężkie do wypowiedzenia, ale ja mam wrażenie, że ja w tym roku zawiodłam. Że ja w tym roku w ogóle zawiodłam siebie. Nawet nie tyle Was, co siebie jako youtuberkę, bo mam wrażenie, że nagrywałam dużo mniej filmów, że były nieregularne, nie były tak super treściowe jak zwykle i mam takie poczucie klęski przez tą całą sytuację. I nie dość, że jest mi z tą sytuacją źle, strasznie tęsknię za Wrocławiem, to jeszcze mam tutaj takie youtubeowe poczucie, że
no, nie poszło tak, jak miało iść. Wiadomo, że Racka w tym roku bardzo się rozwinęła. Miałam wiele fantastycznych projektów. Nasze dwie kolekcje z Tobą odniosły wielki sukces. Po prostu uwielbiam to. Jest mi strasznie miło, że chodzicie w tych rzeczach, że Wam się świetnie sprawdzają. Oznaczacie mnie na zdjęciach, piszecie do mnie po prostu setki wiadomości. Jak Wam jest w nich super, ile dostajecie komplementów, no to jest dla mnie ogromna nagroda. Miałam też świetny projekt z Supergą, naszych trampek w Kropy i w Leosie. Super sprawa. Nasze bluzy z Mi Complete, Mi i Racka też są po prostu takim moim bluzowym spełnieniem marzeń i też wiem, że Wam świetnie służą. Również okładka Women's Health, to też to było coś w ogóle wyjątkowego, w czym, jak mówiłam latem o mały włos, bym nie wzięła udziału, bo się strasznie tego bałam. A to był, myślę, też taki fajny krok milowy w stronę samoakceptacji i czegoś innego niż po prostu zwykle widzimy na okładkach. I tutaj no, to była fantastyczna przygoda i wiem, że to też Wam się podobało i też myślę, że wielu z Was pomogło. Także to. Również jako Intimissimi Girl byłam przez długi czas, jestem do tej pory w przymierzalniach, w ogóle w bieliźnie, byłam tam ambasadorką, jestem Linivera i też to była bardzo fajna rzecz, byłam na takim wielkim plakacie w sklepie i też w ogóle robiłyście sobie zdjęcia, pisałyście mi, że w ogóle towarzyszę Wam w przymierzalni i tak dalej, to też było super. No jakby tutaj, wiecie, pod względem Racki działo się świetnie, ale prawda jest taka, że cierpiałam bardzo w tym roku i cały czas nie jest mi jeszcze super wesoło. Natomiast powiem Wam, że takie odczucia, jakie mam pierwszy raz w życiu, pierwszy raz od prawie 10 lat, od kiedy robię Rackę. I ja zawsze mówię tak, trzeba się trzymać twardych faktów. Odczucia odczuciami, a fakty faktami. Ja jestem osobą, która, dla której mocno liczą się fakty i fakty mnie stawiają na ziemi. Zawsze jak ktoś marudzi, narzeka, albo nie wiem, jest jakiś konflikt, jest jakiś problem, są jakieś emocje, to ja mówię, dobra, odstawmy emocje na bok, jaka jest sytuacja, jakie są fakty. I policzyłam te filmy w tym roku moje i wiecie, co się okazało? Że mimo tego, że ja mam takie wewnętrzne poczucie YouTube'owej klęski, to okazało się, że ja w tym roku opublikowałam około 40 filmów. A w zeszłym roku i jeszcze w roku poprzednim tych filmów było około 50. A ja byłam pewna, że wrzuciłam ich minimum połowę mniej. A tu widzicie. Jednak fakty są inne, bo faktycznie były takie weekendy, że były dwa filmy, była długa przerwa, wakacje, ale gdzieś tam podczas pandemii też bardzo dużo filmów wrzucałam, czasami nawet były 2-3 w tygodniu i okazało się, że fakty są takie, że ja wcale tak nie zawiodłam. I jak policzyłam, zrobiłam sobie tą statystykę, robiłam ją tak, mówię, dobra, policzę to jak zwykle, to tak mi się trochę lepiej zrobiło, że może jednak nie było tak źle, jak mi się wydawało, ale po prostu ja ten rok tak przeżyłam, że wydaje mi się, że były same klęski. Ale patrząc na to, jakby jaka jest rzeczywistość, no to jednak tak nie było. I właśnie, tradycyjnie, co roku chciałabym Was poprosić o wybór Waszym zdaniem, Waszego, mojego ulubionego filmu minionego roku, mijającego roku, czyli Racka 2020, który film podobał Wam się najbardziej. Tradycyjnie poproszę Was o wybranie trzech najfajniejszych Waszym zdaniem filmów i opisanie króciutko, dosłownie jednym zdaniem dlaczego. I ja spośród tych Waszych typów zrobię top 10 filmów, albo może, ponieważ faktycznie było ich mało, może zrobię top 5 filmów na przykład. Top 5 najlepszych filmów 2020 roku u Racki, ale Wy wybieracie 3. No i króciutko, jednym zdaniem dosłownie, dlaczego ten, dlaczego ten, dlaczego ten. No i tradycyjnie, jak to bywa w naszym plebiscycie, mamy dla Was nagrody, a nagrodą będzie taki zestaw. Trzy osoby wygrywają, także będą trzy takie zestawy naszych produktów z Minimalife i Racka. Nasz roczny planer na 2021 rok z okładką fashion, czyli z tą taką modową, fajną okładką. To jest planer tygodniowy, pokazywałam go ostatnio w propozycjach prezentowych, na pewno wiele z Was już go widziało. Plus dokładamy Wam notes z naszej regularnej notesikowej kolekcji, to jest notes w linie i zakładkę do książki, bo czymże byłyby tego typu upominki bez zakładki do książki. Dokładnie, także taki zestawik do trzech z Was powędruje. On będzie też, to od razu pokażę, bo mam tutaj przygotowany, tak bardzo ładnie zapakowany w kartoniku, jeszcze będzie papier i tak dalej. Także trzy takie sety pójdą do Was w świat. Ja wybiorę po prostu trzy komentarze, które najbardziej mi się spodobają. Czas na komentowanie macie również tradycyjnie od dzisiaj do końca roku, a
zwyciężczynie podam w pierwszych dniach stycznia. W opisie na dole, tutaj na samej górze, w opisie podam niki osób, które wygrały i również ja do Was, Wam odpiszę na komentarz i się tam razem skontaktujemy, żeby przekazać sobie dane do wysyłki. Także proszę Was, wybierzcie, bo dla mnie to jest ważne. Dla mnie to nie jest taki, wiecie, konkurs z nagrodami, jakiś taki pierwszy, lepszy, tylko dla mnie ten feedback od Was jest zawsze bardzo ważny. Także wybierzcie 3 filmy, napiszcie dlaczego. Nawet jeżeli nie macie ochoty brać udziału w konkursie, to też nie problem, ale wybierzcie, bo ja jestem ciekawa, co Wy w tym roku u mnie na kanale docenicie i co Wam się podobało, co Was do czegoś zainspirowało, co Wam zostało w głowie, co docenicie najbardziej. Dla mnie te Wasze oceny i komentarze są w tym filmie bardzo cenne zawsze. Także zapraszam Was do udziału też właśnie w naszym takim rackowym Mikołaju. Szczegóły będą jeszcze w opisie pod filmem, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. No i tak, trzymajcie się ciepło, moje drogie. Jeszcze raz życzę Wam wesołych, wymarzonych i przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Jedzcie, spotykajcie się z rodziną, niech to będzie radosny czas mimo wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach już w nowym 2021 roku, który na pewno będzie lepszy. Nie ma innej opcji. Pa, pa.